książka najczęściej mieszka na półce. Ale to nie jest ta książka, której ja szukam. Muszę znaleźć moją książkę. Pomożecie mi? Pomożecie mi znaleźć książkę? W Cafe Bebe byliśmy już na kursach angielskiego i francuskiego, budowy robotów, a także pierwszej pomocy. Tym razem zajrzeliśmy tam, aby spotkać się z kimś wyjątkowym, panią Smykałką. Dzisiaj takie pierwsze spotkanie, na którym pokażemy, że właśnie wystarczy być, żeby z dziećmi się pobawić. Będziemy śpiewać, będziemy rymować, będziemy się masować po plecach i wykorzystamy też moment, że dzieci jest więcej niż tylko jedno w domu, do takich wspólnych zabaw w kole. Zabaw, które wszyscy znamy. Stary niedźwiedź mocno śpi, mam chusteczkę haftowaną. To wszystko po to, żeby dzieci zaczęły uczyć się już w takim wieku do 3 lat, że istnieje ktoś inny, inne dziecko niż tylko ja, ale równocześnie też to po to, żeby mamy nabrały takiej pewności i takiego przekonania, że są świetne, że są specjalistkami, że potrafią same w domu, bez niczyjej pomocy, tak zorganizować czas, żeby on był ogólnorozwojowy. Jest to czytanie bajek poprzez zabawę dla maluchów od 1,5 roczku do 3 lat oraz dla starszych dzieci. Też czytanie bajek poprzez zabawę, połączenie z zajęciami plastycznymi, z origami. Pani Smykałka, bardzo fajna pani, współpracuje z wydawnictwem Zakamarki, jak my również, Cafe Bebe, z wydawnictwem Zakamarki, książki bardzo fajne, szwedzkie dla dzieci. Jest to naprawdę świetna zabawa, dzieci przynajmniej osłuchują się z książką. Nie jest to takie nudne czytanie, suche bajek, tylko właśnie poprzez zabawę. Spotkanie z panią Smykałką to był dla dzieci wspaniały czas zabaw, a dla rodziców taka swoista lekcja, jak wykorzystywać swoje naturalne talenty i umiejętności. Jestem mamą i jestem animatorką i bardzo lubię podpowiadać innym mamom, jak można spędzać czas twórczo ze swoim dzieckiem. Twórczo to nie znaczy, że trzeba specjalnych przedmiotów, specjalnej muzyki, specjalnych płyt czy programów edukacyjnych. Twórczo to znaczy wydobyć z siebie te wszystkie pokłady, które my kobiety w sobie posiadamy. Odrobinę rytmów, odrobinę rymów, odrobinę przeplatanek, takich zabawianek, zabaw naszych podwórkowych, kiedy my byłyśmy małymi dziećmi, to w niej się bawiłyśmy. I to wszystko po to, żeby spędzać czas ze swoim dzieckiem, żeby z nim być, żeby je przytulać, żeby je masować, żeby się z nim bawić, żeby ono w takiej radości małego dziecka wzrastało w poczuciu, że ma mamę dla siebie, ma mamę na wyłączność i dzięki temu staje się coraz bardziej człowiekiem pewnym siebie, wyposażonym na przyszłość w to, czego mu potrzeba, żeby być takim dobrym człowiekiem. Witaj Gabrysiu, witaj Gabrysiu, jak się masz, jak się masz? Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię witamy, bądź wśród nas, bądź wśród nas. Według psychologów nauka poprzez zabawę jest nie tylko najefektywniejsza, ale i najprzyjemniejsza. Zatem do zabawy. Wszyscy Cię witamy.